kochani, dzisiaj przychodzę z kolejną częścią z serii treningowej, w której opowiadam Wam o 5 ćwiczeniach na poszczególne partie w ciele w warunkach domowych. Zanim przejdę do filmiku, chciałabym wspomnieć, że nie jestem trenerem personalnym i wszystkie ćwiczenia, to co Wam pokazuję, jest to moja wiedza zaczerpnięta z wielu lat treningów tanecznych oraz wiedzy, którą zdobyłam dzięki czytaniu, oglądaniu, obserwacji oraz pytaniu trenerów. Jeśli tego typu filmy Wam się podobają, to zostawcie kciuka w górę, a ja zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Dzisiaj tematem będą ćwiczenia na mięśnie proste brzucha, ale dolny segment. Jak mówiłam Wam w wcześniejszym filmiku, podzieliłam ten temat na dwie części. Oczywiście powtarzam, mięsień prosty brzucha nie jesteśmy w stanie wyizolować treningu na górną część i na dolną część, ale jesteśmy w stanie zrobić większy nacisk na którąś z tych części i dzisiaj przejdę do części dolnej, bo o górnej mieście poprzedni film. Dość często słyszę od osób, że robią tyle brzuszków, a efekty są niewielkie. Dlaczego? Ponieważ skupiają się tylko na górnej części. Największy nacisk robią właśnie na tą górną, zapominając o tej dolnej. Żeby mieć ładny brzuch, trzeba pamiętać o jednej i drugiej stronie. Zaraz pokażę Wam 5 ćwiczeń, które skupiają się właśnie na tej dolnej, o której często zapominamy. Pierwsze ćwiczenie są to nożyce pionowe. One bardzo właśnie działają na tę część dolną mięśnia prostego. Pamiętajcie, żeby napiąć brzuch i mocno wyciągnąć nogi. Oczywiście nie musicie ich obciągać tak jak ja. To niestety jest moja zmora, że przez taniec ja nawet o tym nie myśląc obciągam palce. Pamiętajcie też, żeby nie zadzierać za bardzo głowy i oddychać. Kolejne ćwiczenie, drugie, to są też nożyce, ale nożyce poziome. To samo mogę powiedzieć, pamiętajcie, żeby napiąć brzuch, żeby wyciągnąć porządnie nogi, nie zadzierać głowy. Trzecie ćwiczenie to jest jedno z najefektywniejszych ćwiczeń właśnie na tą partię. To są zwykłe wznosy nóg. Pamiętajcie, że jak będziecie opuszczać nogi, żeby plecy przylegały do maty, do podłogi. Brzuch musi być napięty, nogi wyciągnięte i nie zadzierajcie głowy. Oczywiście te ćwiczenia, które Wam wszystkie pokazuję, można zrobić w wersji trudniejszej, co też widziałyście wcześniej. Mogą być dodatkowo ciężarki na nogach. Kolejne ćwiczenie, czwarte. Nie wiem, jak to ćwiczenie poprawnie nazwać. Ja nazywam to wypychaniem nóg. Widzicie moją, jak jestem ułożona. Sytuacja jest taka, że pozycja jest taka jak do nożyc, ale nie robimy nożyc, tylko wypychamy nogi do wyprostowania. I z powrotem je przyciągamy do klatki piersiowej, zginając, robiąc taki kłębek z siebie. I powtarzamy taką sekwencję ćwiczeń. Ostatnie ćwiczenie, piąte, jest to świeca. Chyba każdy z nas chociaż raz w życiu robił świecę. I zaraz zobaczycie, jak ona wygląda. Pamiętajcie, że robiąc świecę, macie mieć cały czas brzuch napięty. Nie rozluźniamy się, dopiero możemy się rozluźnić, jak skończymy ćwiczenie. I pamiętajcie, że przy górze staramy się ciągnąć nogi ku górze. Jeśli chodzi o ćwiczenia, no to wszystkie. Mówiłam, że będzie 5 i jest 5. Jeśli chodzi o opisywanie tych ćwiczeń, wybaczcie, ja nie jestem specjalistką, nie umiem fachowo opisywać tych ćwiczeń, ale mam nadzieję, że to, co zobaczycie, Wam podpowie i będzie dla Was przydatne i że filmik Wam się spodoba. Trzymajcie się, pa, pa!